Dzień dobry, kolejni moi rozmówcy na Imopexis Basketball Polish Basket Clinic Kraszewice 2021. Na początek może się przedstawicie, jak się nazywacie, jak macie na imię, skąd jesteście? Nazywam się Olek Marcinkowski, przyjechałem z Ostrowa Wielkopolskiego. To tyle, ty? Ja się nazywam Olek, na nazwisko Kaczmarek, no i przyjechałem z Wrocławia. Dwa fajne ośrodki sportowe, Ostrów Wielkopolski i Wrocław. Bardzo jestem zaprzyjaźniony z tymi ośrodkami, bardzo często tam jestem na turniejach. Ostrów Wielkopolski słynie z jakiego koszykarza? Z Mateusza Ponitki i Marcela, jego brata też. Dokładnie tak, a najmłodszego znasz, Kacpra? Tak, znam, grałem przeciwko niemu nawet. Pozdrawiamy rodzinę Ponitków. Może kiedyś, kto wie, będziesz też tak wysoko postawionym graczem jak oni. Tego ci życzę. Dlaczego wybrałeś akurat koszykówkę? To taka śmieszna trochę historia, bo kiedyś, jak miałem chyba 6, nie wiem, może byłem trochę starszy, to znajomy mojego taty był chory i dostaliśmy po nim bilet i nie było to z nimi zrobić, więc pojechaliśmy na ten mecz i poszedłem na pierwszy trening i tak to się wszystko zaczęło, moja historia z koszykówką. Po prostu ci się spodobał mecz koszykarski seniorski i zapisałeś i zacząłeś grać, tak? Teraz masz ile lat? 13 kończę we wrześniu. 13 lat we wrześniu, czyli rocznik 2008, a ty, u ciebie jak się rozpoczęła przygoda z koszykówką? No, u mnie to, że nie wiem, tak poszedłem na taty mecz jak po raz pierwszy, no i spodobało mi się i zacząłem chodzić na treningi. Czyli tata gra w koszykówkę, grał. Dużo poświęca ci czasu ucząc się go, czegoś, czego on jest bardzo dobry? No, dużo czasu spędzamy i najlepiej to chyba rzucać. Skąd akurat wzięliście się tutaj na Polish Basket Clinic? Skąd się dowiedzieli? Który raz już jesteście? No, ja jestem pierwszy raz, ale się dowiedziałem bardziej tak od znajomego mojego taty, tam wysłał nam linka i po prostu się zgodziliśmy, no i dlatego tutaj jestem. Ty jesteś już o wiele więcej razy, ty jesteś już, można powiedzieć, weteran. Który raz to jest twoja klinika i którą najbardziej zapamiętałeś, gdzieś się tam w głowie zostało, nie tylko ze szkolenia, ale także z nawiązania przyjaźni różnych? No to chyba rok temu tutaj w Kraszewicach. Najlepsza, jakby najlepszy obóz, tak. A oprócz Kraszewic, gdzie jeszcze byłeś? Byłem w Brwinowie, w Węglowicach, no i w Kraszewicach. Czyli kontynuujecie, powiedz, może ciebie jako pierwszego zapytam, jak tu na tej klinice te treningi się różnią od tych treningów u ciebie, bo ty jesteś zawodnikiem piątki Ostrów Wielkopolski? To na pewno jesteśmy bardziej indywidualnie przykładani technicznie i bardziej zwracana uwaga na technika, nie na to, że na przykład trafiłeś, tylko bardziej technicznie. Przede wszystkim technika szczegóły, tak? Powtarzalności jest dużo? Tak, jest dużo powtarzalności, żebyśmy po prostu mieli w nawyku te wszystkie ruchy. Ty? No to u nas jest podobnie, że też na technikę bardziej, a no i też dużo powtórzeń. No to samo tak naprawdę. Jesteś zadowolony, będziesz kontynuował tutaj jak najdłużej, to choć pewnie słyszałeś o innych kampach, a pomimo wszystko jeździsz tutaj i myślisz, że to cię ukierunkuje na dobrego gracza? Tak, myślę, że tak. Dzisiaj jest czwartek, dobrze mówię, nie? Tak. I dzisiaj jest duże wydarzenie w środowisku koszykarskim. Tu nie chodzi bezpośrednio o jakiś mecz, a o co chodzi? Dzisiaj wychodzi film. Kosmiczny mecz 2, ale tylko w dużych miastach na razie, więc ja... Space Jam 2? Tak. I jak myślisz, kiedy go zobaczysz? Myślę, że tak za tydzień, myślę, najwcześniej, bo zanim dojdzie do mojego miasta, to jeszcze sobie poczekam.
Dzisiaj jest przedpremiera w Warszawie i już pojutrze już się będzie ukazywała na pewno w Łodzi, Wrocławiu, jak mówiłeś, w większych miastach, a do Ostrowa jak tylko zawita, to od razu pojedziesz. Ty też sukcesy, nie wiem, czekasz na ten mecz, na ten film, oglądałeś pierwszy film? Tak, dużo razy. Pierwszy film był komu poświęcony i kto główną rolę grał w koszykarzu? Michael Jordan. Kogo jeszcze tam szło zobaczyć? Królika Bucksa. Z koszykarzy? Z koszykarzy. Nie pamiętasz już. Nie pamiętam. A kto w drugiej części głównej roli występuje? LeBron James. No to też warto będzie zobaczyć. Jak jesteśmy już przy NBA, ty jesteś trochę starszy. Trwa wielki finał NBA. Kto w nim gra? Milwaukee Bucks i Phoenix Suns. Komu kibicujesz? Phoenix Suns. Jaki jest wynik teraz rywalizacji? Teraz jest 2-1. Nie, przepraszam, 2-2, bo teraz był drugi mecz, czwarty mecz. Wczoraj właśnie był drugi mecz i jest remis 2-2, tak? I ty kibicujesz? Phoenix Suns. Dlaczego akurat nie masz jakiegoś idola koszykarskiego w tym klubie? Nie, ale po prostu mi się podoba ich taki całokształt, cała gra taka drużynowa. Dobrze grają drużynowo, zespołem bardziej niż, że jeden zawodnik ciągnie drużynę. A ty? Ja Milwaukee, bo tam jest jeden z moich idoli, czyli Giannis Antetokounmpo. Powodzenia, Greg, słuchajcie, a jakbyśmy zrobili taki obóz raczej granie w połączeniu ze zwiedzeniem Nowego Jorku i okolic i meczu NBA i jakby to miało kosztować, bo takie plany mamy, znaczy się nie ja, tylko klub ma takie plany, taki wyjazd tygodniowy, 10-dniowy do Stanów. Uważacie, że taki wyjazd, pobyt 8 000, 10 000 to są duże pieniądze? Myślę, że tak, ale gdybym powiedzmy zbierał dużo, to myślę, że bym mógł pojechać na taki obóz. Jakbyś wiedział, że taki obóz może być, taki pobyt, mecz NBA i tak dalej, to wziąłbyś się w garść i odkładałbyś kieszonkowe i jakieś jeszcze inne pieniążki, gdzie byś sobie przyrobił na takie coś. Chciałbyś pojechać na taką przygodę życia? Tak, chciałbym pojechać. Marcin Gorda, ty już skończył karierę, już go nie zobaczymy, a ja się was zapytam, czy kiedyś mieliście okazję brać udział w Marcin Gorda Camp? Ja nie miałem okazji, ale słyszałem z opowieści moich kolegów, bo byli akurat, że jest tam bardzo fajnie, że fajna atmosfera. Może dacie rady, bo jeszcze może będzie robił w tym roku, we wrześniu. Słyszałem, no nasz gracz NBA już niestety zakończył karierę i jak myślicie, ile polska koszykówka poczeka na kolejnego, bo wiecie doskonale, że było trzech graczy NBA, Trybański, później Lampę i Marcin Gorda, a Zibi, dla ciekawostki wam powiem, że miał okazję z każdym przeprowadzić wywiad. Czyli tam Zibi jakoś się kręci takiego środowiska większego koszykarskiego. A wracając do pytania, jak długo polska koszykówka poczeka na kolejnego gracza NBA i czy to naprawdę ten gracz, który gra w NBA, musi naprawdę być taki duży, bo tych zawodników, których ja wymieniłem, to wszyscy ponad 20 wzrostu. Myślę, że wcale nie musi być taki duży, ale i wracając do tego pierwszego pytania, to mam nadzieję, że jak najkrócej, ale myślę, że przynajmniej 2-3 lata, lub nawet może więcej będziemy czekali na kolejnego gracza. Chodzi ci już jakieś po głowie nazwisko albo postać? Na razie mi nie chodzi, ale pewnie potem się dowiemy za rok albo za dwa, jak będzie jakaś nowa gwiazda wyrastała i wtedy czas pokaże. Może Balcerowski, pozdrawiam serdecznie, ma duże szanse, ale też wysoki chłopak, no zobaczymy. A ty powiedz mi jeszcze o tych klinikach 6 razy, w czym jest, co ci już najlepiej, najperfekcyjnie można powiedzieć wychodzi na klinikach, a do czego jeszcze się musisz więcej przyłożyć? No to najlepiej mi wychodzi chyba rzut, a najmniej to obrona. Obrona niebieska i czarna. Jesteś bardzo związany ze swoimi klubami. Ty jesteś Piątka Ostrów Wielkopolski, ty jesteś Konty, tak? Nie. Maximus? Nie. Ja jestem MKS Basket Szawno Zdrój trenuję. A w Szawdzie Zdrój trenujesz. No może w przyszłości
jak się będziecie rozwijać, będziecie może gdzieś chcieli iść dalej, ale ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby taki chłopak jak ty czy ty grali w swoim klubie do końca podstawówki, a dopiero w liceum ewentualnie się określili, bo to jest czas, żeby już po prostu wiedzieć, w jakim kierunku się chce iść. Na koniec naszego wywiadu możecie coś ciekawego z historii waszej krótkiej kariery opowiedzieć, kogoś pozdrowić, komuś podziękować. Proszę bardzo. No to ja bym chciał pozdrowić rodziców i braci, którzy też są obecnie na tym obozie. I największym takim wydarzeniem w mojej koszykarskiej karierze to był występ na nieoficjalnych mistrzostwach Polski U14, czyli taki rok starszy rocznik niż ja. Było to dla mnie bardzo fajne przeżycie i spotkanie się po prostu tak z takim bardzo dobrym poziomem grania w koszykówkę. Mogłem się zmierzyć z wicemistrzem Polski właśnie na tym turnieju, z Niedziadkami Przemyśl. Po prostu widziałeś dobry poziom i wiesz, ile ci brakuje, ile musisz nadrabiać, ale tutaj powiedz, pochwal się też, jesteś kadrowiczem, jeszcze szeroka kadra, ale będziesz walczył o miejsce w kadrze wielkopolskiej, tak, bo to jest twój czas. No będę walczył z całych sił, żeby się dostać. A jaka jest rywalizacja? Ilu was chłopaków jest? 33 w tej szerokiej, teraz się będzie zmniejszało do 20, potem do chyba 15 i dopiero ta 12 będzie wygrała nad wszystkich tych OIM-ach. Masz okazję pozdrowić trenerów kadry wojewódzkiej? No, pozdrawiam. No to pozdrawiam trenera Tomka Semlera i Romana Jęczuka. Ty jesteś rocznik? 2-9. 2-9, czyli ty jesteś tak zwany rocznik mistrzowski, bo reorganizacja rozgrywek się zmieniła. U13 się zaczynają, no też możesz teraz obserwować, czy miałeś już okazję być na jakimś turnieju ogólnopolskim? Byłem w U13 w ćwierćfinałach mistrzostw Polski i tam akurat już się dalej nie dostaliśmy. Ale byłeś w rozgrywkach centralnych, tak? Tak. Z rocznikiem 2-8? Tak. No, super sprawa. A powiedz mi, no tak samo jak on, kogoś pozdrowić, komuś podziękować i jakaś ciekawa historyjka z twojej krótkiej kariery koszykarskiej. No to pozdrawiam rodziców i kolegę z klubu, Ryśka i moja najciekawsza historia, no to, że 4 lata temu chyba, albo nie pamiętam już, to zdobyłem Mistrzostwo Polski z jeszcze klubem WKK Wrocław. 4 lata temu nie mogłem zdobyć Mistrzostwo Polski, bo byłeś za mały. To może był jakiś turniej mini koszykówki. Przypomnij sobie. Grałeś w WKK, byłeś na turnieju pewnie jakimś i tam wygraliście. To był taki... Chyba mini koszykówki, już nie pamiętam, ale chyba mini koszykówki. To no na pewno i może nie 4 lata temu. Jak się nazywa twój trener? Obecny? Tak. Michał Bożemski. Na co pan Michał największy nacisk kładzie na treningach? Na dokładność rzutów. Dobrze, a twój trener? Łukasz Wojciechowski, obecny mistrz Polski. Z drużyną z Ostrowa właśnie. Bo też był zawodnikiem. Był w składzie Ostrowa, tak? Był w składzie Ostrowa. Na co największy nacisk kładzie? Na granie zespołowe, na zbieganie, różne bieganie do kontry i ogólnie na zespołowość. No, bardzo fajnie. Dużo wiecie, dużo się interesujecie koszykówką. Ja wam życzę, żebyście po prostu byli coraz lepsi, coraz pewniejsi siebie. No i odnosili sukcesy i przede wszystkim, żeby was kontuzje omijały, bo to jest chyba najważniejsze. A tobie patrząc na koszulkę, no życzę by ci, żebyś grał tak jak Doncic. Jeszcze dwa słowa może o tym koszykarzu. Kto ci kupił tą koszulkę? No, rodzice mi ją kupili chyba nawet na święta jeszcze. No i on to jeden z moich ulubionych zawodników. Bardzo mi się podoba jego sposób gry, sposób rzucania.
No i staram się na nim wzorować trochę niektóre jego ruchy, od niego podpatruję się, staram wykonywać. No i mam nadzieję, że osiągnę tyle, co on. I tego ci życzę. A ty kogo masz na koszulce? Stefana Curry'ego. Czy z czego zasłynął Curry tak nie przez ostatnie lata? No, strójek. Tak mi się przynajmniej wydaje, że takie dziwne rzuty za trzy, które wpadają. Dobrze, to ja już pomału kończę, a chłopaków zostawiam na jedną minutę sam na sam z koszem. Pokażcie, co potraficie. Kozioł, dwutakt na kosz, proszę. Na tamten kosz. To trochę kozła między nogami, jakiś ten fajny rzut. Dawaj. No, pograjcie sobie chwilę. Super. Może da z góry? Spróbuj. Ładnie. Jakiś koziołek tutaj między nogami. Pokaż jakąś żeglewkę między nogami. To tyle. Przyszłość polskiej koszykówki. Dziękuję.